Jak co piątek, Okiem Watchdoga, ważne kwestie dotyczące jawności i demokracji, ale dzisiaj szczególnie ważne dwie kwestie, jeżeli chodzi o demokrację i to, co jest fundamentem demokracji, ale zacznę od Ministerstwa Sprawiedliwości, które opublikowały rejestr umów, informacje o zawartych przez ostatnie lata umów cywilnoprawnych. Doceniamy to, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak naprawdę decyzja, która pokazuje, że nie musimy zmieniać prawa, żebyśmy mogli wiedzieć dużo o tym, jak są wydatkowane środki publiczne. My przejrzeliśmy ten rejestr, zainteresowały nas niektóre umowy, bo w rejestrze jest, nie ma, na przykład jeżeli chodzi o osoby fizyczne, nie ma imion i nazwisk tych osób, więc my dopytaliśmy o niektóre umowy, zobaczcie w opisie filmu, o jakie umowy zapytaliśmy. Druga kwestia, która jest istotna, to jest kwestia wsparcia albo nie wsparcia osób, które się ubiegają o kredyt na mieszkanie. Tutaj minister ostatnio powiedział, że są w ministerstwie badania, z których wynika, że dla chętnych nie jest ważna cena za metr kwadratowy, a tak naprawdę dostępność kredytów. My się zdziwiliśmy, od wielu miesięcy śledzimy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o myślenie o programie wspierającym kredytobiorców. Zobaczcie wcześniejsze nasze artykuły. A w tym wypadku, skoro minister twierdzi, że są takie badania, oczywiście dopytujemy o te kwestie, to nas interesuje. Ważne jest, żeby weryfikować to, co mówią politycy i czy naprawdę jest tak, jak mówią politycy. Jest dzisiaj piątek, ćwierćfinały, albo już półfinały, Euro. Ciekawe mecze dzisiaj się szykują dla tych, co oglądają, ale my też zachęcamy do prześledzenia strony Fragdenstadt i artykułu, gdzie organizacja, która zajmuje się jawnością w Niemczech, pokazuje umowy, które zawarte były pomiędzy UEFA a miastami goszczącymi. To są ciekawe umowy, też różne kwestie, które sobie zabezpiecza UEFA, jeżeli chodzi o organizację Euro, ale tak naprawdę też tego, jakie są wymagania. Popiłka i jawność polecamy. Pewnie niedługo też opowiemy o innych wyrokach, które są z Polski dotyczące jawności klubów piłkarskich, bo od wielu lat prowadzimy jedną ze spraw, ale to niedługo będziecie mogli prześledzić. Kolejna kwestia ważna, którą wydaje mi się, że dla nas wszystkich, taka ważna systemowa, bym powiedział, dotycząca jawności, to jest kwestia związana z doradcami Marszałka Sejmu i Senatu. Zapytaliśmy o doradców zarówno Marszałka Sejmu, jak i Senatu. Mamy już odpowiedź Sejmu, która jest, sprowadza się do tego, że poza imionami i nazwiskami nie dowiemy się, ile te osoby zarabiają, ale głównie chodzi o to, że wskazane jest, że to nie są osoby pełniące funkcje publiczne. W zasadzie można było powiedzieć, ich doradzanie wiąże się z jakąś taką, powiedziałbym, miękką sferą, a nie mają wpływu. Natomiast nam się wydaje, że doradcy są, ich głos pewnie wpływa na różne decyzje, które podejmowane są zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, więc tę sprawę będziemy kontynuować. Dwie ważne rzeczy z punktu widzenia systemowego, jeżeli chodzi o demokrację tak naprawdę. To jest to, co nam wszystkim zależy i też co musimy chronić. To jest fundamentem demokracji, są wolne, niezależne media. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, Ministerstwo Kultury opublikowało założenia do nowej ustawy, która dotyczy wdrażania przepisów unijnych. Co jest bardzo ważne, z takiego poziomu, który nam jest bliski i od wielu lat o tym mówimy, to są media, tak zwane media władzy. Jest założenie, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły wydawać prasy, takiej typowej prasy, jak teraz to się dzieje. To jest bardzo dobry krok, skoro nie udaje nam się przekonać, że w zasadzie nie ma podstawy prawnej do wydawania mediów, albo ona jest wątpliwa, no to cieszy nas to, że jest założenie, żeby w ogóle jednostki samorządu terytorialnego nie mogły wydawać prasy. Poza tam jest też kwestia, warto zobaczyć, żeby postarać się pracować nad tymi rzeczami, które też samorządy podkreślają, że taki drukowany materiał informacyjny jest dla niektórych mieszkańców ważny. W tych założeniach jest możliwość, że samorządy mogły wydawać biuletyny informacyjne. To jest dobre rozwiązanie, zakaz prasy, biuletyny informacyjne wyraźnie określone. I druga ważna rzecz, jeżeli chodzi o media, popieramy i wspieramy protest mediów, który się przetoczył wczoraj przez całą Polskę. Mediów, które wskazują, że
giganci technologiczni powinni płacić za wykorzystywane przez media, wykorzystywane materiały mediów. W tej chwili w parlamencie trwają prace nad przepisami, które mogłyby to ułatwić, a większość parlamentarna się nie zdecydowała na to, żeby wesprzeć media właśnie w tym kontekście finansowania. Bez finansowania mediów, czy dużych, czy małych, i niezależnego dziennikarstwa naprawdę będzie nam ciężko w demokracji, więc wspieramy to. Jeżeli każdy z nich się włącza, jak może, w ten protest, to jest bardzo ważne.